Chciałbym, żebyśmy zrobili szybkie przypomnienie na temat środkowych w trójkącie i przeanalizowali też dosyć ciekawe właściwości środkowych, które według mnie przydadzą nam się w przyszłości. Narysujmy sobie dowolny trójkąt, czyli taki, który nie posiada żadnych cech charakterystycznych. Nie jest prostokątny, równoramienny. Środkowa w trójkącie, przekonamy się zaraz, że w trójkącie są trzy środkowe. Środkowa w trójkącie to odcinek łączący wierzchołek. Ze środkiem przeciwległego boku. Można też spotkać się z definicją taką, że jest to prosta, zawierająca wierzchołek i środek przeciwległego boku, ale my będziemy środkową nazywać odcinek. Od wierzchołka do środka przeciwległego boku. Środek przeciwległego boku jest gdzieś tutaj. Długość tego odcinka jest równa długości tego odcinka, czyli środkowa wygląda tak. Mamy trzy wierzchołki, czyli mamy trzy środkowe. Jeżeli zaczniemy od tego wierzchołka i połączymy go ze środkiem przeciwległego boku, gdzieś tutaj, to ten niebieski odcinek to kolejna środkowa. Możemy też poprowadzić odcinek z trzeciego wierzchołka do środka przeciwległego boku. To są trzy środkowe tego trójkąta. I to, co jest ciekawe, to to, że zawsze wszystkie trzy środkowe przecinają się w jednym punkcie. Punkt przecięcia środkowych nazywa się Barycentrum, albo inaczej środek ciężkości trójkąta. Geometryczny środek ciężkości trójkąta. Gdyby to był trójkąt materialny i zrobiony byłby na przykład ze stali, to ten punkt byłby również środkiem masy tego trójkąta. Powiedzmy, że jest to trójkąt zrobiony ze stali, który ma w tym miejscu środek ciężkości. To środek masy tego trójkąta leży dokładnie w tym samym miejscu. Zakładając oczywiście, że ma on stałą gęstość, a pole grawitacyjne jest jednorodne. I gdybyśmy rzucili takim trójkątem, to albo leciałby on nie obracając się w ogóle, albo obracałby się dookoła tego właśnie punktu. To takie powiązanie geometrycznego środka ciężkości z fizycznym środkiem masy. Są to dwa różne pojęcia, ale mają pewne wspólne cechy. Ale ponieważ nie jest to film o fizyce ani o rzucaniu blaszanymi trójkątami, to wróćmy do ciekawych własności środka ciężkości trójkąta. Geometrycznego środka ciężkości. Czyli, jeżeli weźmiemy którąkolwiek środkową, to odległość od środka ciężkości do środka przeciwległego boku jest połową tej odległości. Od środka ciężkości do wierzchołka. Jeżeli ta odległość to A, to ta odległość to 2A. Albo inaczej. Ta odległość to 2 trzecie całej długości środkowej, a ta długość to 1 trzecia całej długości środkowej. Udowodnijmy to szybko, żebyście nie musieli wierzyć mi na słowo. W tym celu narysuję dowolny trójkąt, ale dwuwymiarowy trójkąt, czyli taki jak ten, z dwuwymiarowej płaszczyzny przeniesiemy do trójwymiarowej przestrzeni. Nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że jeżeli przeniesiemy się do przestrzeni o jeden wymiar wyższej, to matematyka, czyli obliczenia, stają się prostsze. Generalnie, jeżeli mamy figurę N-wymiarową i umieścimy ją w przestrzeni N 1 wymiarowej, to obliczenia się upraszczają. Pamiętacie zadanie z czworościanem, które zrobiliśmy ostatnio? Moglibyśmy czworościan, czyli figurę trójwymiarową, przenieść do przestrzeni czterowymiarowej i obliczenia byłyby łatwiejsze, ale przestrzeń czterowymiarową trudniej sobie wyobrazić i trudniej narysować na płaskiej kartce albo na ekranie. Dlatego nie zrobiliśmy tego w tamtym zadaniu. Wracamy do trójkąta dwuwymiarowego w przestrzeni trójwymiarowej. Tu wierzchołek, tu wierzchołek i tu wierzchołek. Jest to trójkąt tak zwany dowolny. Czyli nie robimy żadnych założeń na temat tego trójkąta. Nie wiemy, czy jest on równoramienny, równoboczny, nic o nim nie wiemy. Dowolny trójkąt. Opiszmy jakoś współrzędne jego wierzchołków. Niech to będzie oś X, tutaj oś Y, tutaj Z. Na różnych rysunkach znajdziecie różnie oznaczone osie. Często X i Y są oznaczone w odwrotnej kolejności, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ten punkt ma współrzędne a00 leży na osi x w odległości a od początku układów współrzędnych. Niech ten punkt ma współrzędne 0b0 i ten u góry 00c. Jeżeli połączymy te punkty, to otrzymamy trójkąt. Geometryczny środek ciężkości trójkąta, zwłaszcza w trzech wymiarach, będzie średnią współrzędnych wierzchołków. Współrzędne środka ciężkości będą średnimi odpowiednich współrzędnych wierzchołków. Czyli po kolei, dla współrzędnej x mamy 0 plus 0 plus a, mamy 3 współrzędne, dodane w sumie dają a, i musimy to a podzielić przez 3, czyli będzie a podzielone przez 3. Współrzędna y wynosi b plus 0 plus 0, czyli b, dodajemy 3 współrzędne, czyli średnia będzie wynosiła b przez 3. I na takiej samej zasadzie dla współrzędnej z średnia wyniesie c przez 3. Nie będziemy tutaj tego udowadniać, możecie sprawdzić to sami, że jeżeli wyznaczycie tę prostą, tę prostą i tę prostą, to punkt ich przecięcia, czyli środek ciężkości, czyli środek masy, gdyby był to fizyczny, materialny trójkąt, to średnia współrzędnych trzech wierzchołków. Wykorzystamy te informacje. Te współrzędne środka, i przy pomocy wzoru na odległość dwóch punktów porównamy długości tego odcinka w górę od środka do wierzchołka z tą odległością od środka trójkąta do środka przeciwległego boku. Ten punkt to środek boku, czyli jego współrzędne znowu będą średnią współrzędnych końców odcinka, którego jest środkiem. Czyli współrzędna x to będzie 0 plus a. Podzielona na 2, czyli a przez 2, b plus 0 podzielone przez 2 to będzie b drugich. Obydwie współrzędne z wynoszą 0, więc trzecia współrzędna żółtego punktu też wyniesie 0. 0 plus 0 podzielone na 2 równa się 0. Czyli mamy współrzędne tego punktu, tego punktu i tego punktu, czyli możemy obliczyć długość żółtego odcinka i możemy obliczyć długość. Pomarańczowego odcinka albo łososiowego. Zacznijmy od pomarańczowego. Jego długość będzie równa pierwiastek kwadratowy i musimy obliczyć kwadrat różnicy dla każdej pary współrzędnych tych dwóch punktów, czyli a przez 3 minus 0 i to do kwadratu, czyli a kwadrat przez 9, dodać b przez 3 minus 0 i to do kwadratu, czyli b kwadrat przez 9. C przez 3 minus C, czyli minus 2 trzecie C i to do kwadratu, czyli to będzie plus 4 dziewiąte C kwadrat. Zgadza się? C przez 3, czyli 1 trzecia C minus 1 C, to jest minus 2 trzecie C. Jeżeli podniesiemy to do kwadratu, to będzie 4 dziewiąte C do kwadratu. 4 C kwadrat. Taka jest długość pomarańczowego odcinka. Możemy jeszcze to wyrażenie uprościć. To się równa pierwiastek kwadratowy z a kwadrat plus b kwadrat plus 4c kwadrat podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 9, czyli przez 3. Zróbmy to samo obliczenie dla odcinka żółtego. Jego długość to pierwiastek kwadratowy z a drugich minus a trzecich, czyli 1 druga minus 1 trzecia. A to to samo, co. 3 szóste minus 2 szóste a, czyli to jest 1 szósta z a, i to do kwadratu, czyli to będzie a kwadrat przez 36, b przez 2 minus b przez 3 to b przez 6, i to do kwadratu, czyli plus b kwadrat przez 36, i na koniec 0 minus c przez 3, i ta różnica do kwadratu, czyli c kwadrat przez 9. Ale żeby. Był tutaj wspólny mianownik, możemy c kwadrat 9 wyrazić jako 4c kwadrat przez 36. Możemy to przekształcić na pierwiastek kwadratowy z a kwadrat plus b kwadrat plus 4c kwadrat podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 36, czyli przez 6. I widać teraz, jeżeli pomnożymy długość pomarańczowego odcinka razy jedną drugą. Albo inaczej, jeżeli podzielimy ją przez dwa, to otrzymamy długość żółtego odcinka. Ten odcinek zawsze będzie dwa razy dłuższy niż ten żółty. Wykonaliśmy te obliczenia w możliwie najbardziej ogólny sposób. Zupełnie niczego nie zakładaliśmy na temat naszego trójkąta, zatem sytuacja ta dotyczy każdego trójkąta. Zapamiętajcie tę jedną małą własność że geometryczny środek ciężkości trójkąta, inaczej nazywany barycentrum, czyli punkt przecięcia środkowych trójkąta, dzieli środkowe w odległości 2 trzecich od wierzchołka. Albo z drugiej strony patrząc w odległości 1 trzeciej od środka przeciwległego boku. Ta własność przyda nam się nie raz. Będziemy ją wykorzystywać w zadaniach. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało.